Jak Magda się zmieniała od początku do tego momentu? Dobre pytanie. Na początku okrajaliśmy, można powiedzieć, ten taki nasz materiał, powiedzmy drewno, z takich dużych kawałków. Był to wstyd przed własnym ciałem, był to wstyd przed jakąś szczerą rozmową, wstyd przed dotykiem, przed jakąś tam relacją, przed ruchem, a potem zaczęło się więcej pracy związanej z wiarą w jej możliwości i w myślenie o tym, co ja chcę zrobić dla siebie, a nie dla innych. To były dwie rzeczy chyba takie najważniejsze, czyli pierwsza, tak naprawdę poczucie własnej wartości Magdy. Budowaliśmy to, odkrywaliśmy, że naprawdę no jest zarąbistą młodą dziewczyną z super figurą, z zajebistym głosem. Teraz jest głosem, lepszą. Jeszcze lepszą i no nie ma co przepraszać wszystkich dookoła, że po prostu istnieje, tylko ma robić swoje, ma spełniać swoje marzenia. Sama potrafi super inspirować swoich fanów, to dlaczego nie możemy zrobić tego z nią tutaj? Więc tak naprawdę zrobiłem to samo, co ona robi ze swoimi fanami. To który taniec będzie dla ciebie najfajniejszy? Który będziesz najlepiej wspominała? Pamiętam, jak narzekałam na Bollywood, że to w ogóle nie przejdzie, a bardzo polubiłam ten taniec. Polubiłam tango, ale to wcześniejsze. Tu mieliśmy trochę aferę włosową. Znalazło się tyle po prostu włosów na twarzy, że miałem problem ze znalezieniem Magdy. Bardzo to też rozproszyło, ale daliśmy było radę. Fajnie. Ja jestem zadowolony. Zuch, jesteś zuchem.